To zaskakująca, proszę Państwa, sytuacja. Marszałek Sejmu tak ex cathedra publicznie mówi, że zamierza łamać prawo, bo skoro istnieje komisja zgodnie powołana ustawą, to marszałek Sejmu ma obowiązek ją obsadzić, a skoro tego nie chce robić, to powód może być tylko jeden, mianowicie wnioski tej komisji, które dotyczą prezesa Rady Ministrów, którego rządu, którego wspiera pan marszałek Hołownia. Ale teraz zmieniamy temat. Jest z nami pan doktor inżynier Przemysław Kowalczuk, były wiceprezes zakładów zbrojeniowych MESCO. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie prezesie, dzisiaj burza na temat narodowego programu Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Portal niemiecko-szwajcarski pisze tak: rząd PiS przekazał prywatnym firmom kontrolę nad produkcją amunicji dla wojska i nie zabezpieczył interesów państwa, a firmy podobno nie miały doświadczenia w produkcji amunicji. O co chodzi? Bo to jest bardzo ważna sprawa. Jest wojna na Ukrainie, jest głód amunicji, zwłaszcza tej amunicji 155 mm na całym świecie. Pan prezes, zdaje się, brał udział w konstruowaniu tego projektu. To się zgadza. Panie redaktorze, przede wszystkim fakty. Fakty, bo chwilę później ich interpretacja oczywiście może być różna, co zresztą widzieliśmy i w artykule, i w dyskusjach, które wokół artykułu od razu rozgorzały. Fakt numer jeden jest taki. Polska potrzebuje amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w dużych ilościach. Potrzebuje tak naprawdę już na teraz, ale będzie potrzebować za rok, za dwa, za pięć lat też będzie potrzebować, ponieważ tyle trwa uzupełnianie zapasów amunicyjnych. Fakt numer dwa, jest to świetny biznes, który rozumieją w zasadzie wszyscy gracze zbrojeniowi, zarówno europejscy, jak i ogólnoświatowi. Stąd też każdy z nich próbuje zarobić na tym jak najwięcej, uzyskać jak najlepszą pozycję negocjacyjną. Kawałek tego tortu dużego, globalnego, nie tylko polskiego, dla siebie zabezpieczyć właśnie z perspektywą najbliższej dekady. I fakt numer trzy jest taki, że my produkujemy jako kraj cały czas znacznie za mało tego typu amunicji. To jest jeden zakład, który produkuje około 30 tysięcy sztuk tej amunicji. To o wiele za mało niż potrzebuje Polska, no i o wiele za mało z punktu widzenia takiego, że to jest złoto. Każdą ilość takiej amunicji można dzisiaj sprzedać. Absolutnie tak. Zakład ten należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Rozbudował swoje zdolności w ostatnich latach, między innymi pozyskał licencję na i spolonizowanie produkcji tego typu amunicji. To jest cały czas stanowczo za mało. Tutaj miejsce jest oczywiście dla wielu, tylko te miejsce trzeba zacząć zagospodarowywać. Mamy połowę roku 2024, czas nam ucieka. Jest dużo dyskusji i było dużo dyskusji, chociażby w ostatnich miesiącach wokół amunicji. Nie ma decyzji w moim przekonaniu. Decyzje, które stwierdziłyby jasno, tak, tu i teraz przeznaczamy bardzo konkretne środki na rozbudowę zdolności zarówno istniejących, jak i tworzenie oczywiście też nowych zdolności, chociażby bardziej odsuniętych od flanki wschodniej, w obrębie tego typu amunicji. Tak jak pan powiedział, to jest z biznesowego punktu widzenia
czyste złoto. Tu i teraz i przez najbliższą pięciolatkę. No właśnie, a co z tymi prywatnymi zakładami? Bo miał powstać nowa fabryka tego rodzaju pocisków w Ząbkowicach Śląskich. Może to pech, bo Ząbkowice, to mało kto wie, że tam się Frankenstein, tak, czy powieść o Frankensteinie tam właśnie powstała. Może dlatego pechowe, no bo właśnie, bo nic nie powstaje, a powinno powstawać ze względów, które pan prezes właśnie przed chwilą wymienił. Mogę wypowiedzieć się za te procesy, w których sam brałem udział. Tutaj bardzo mamy jasną sytuację. Przedstawiliśmy jako Polska Grupa Zbrojeniowa bardzo jasny plan dojścia do zdolności przekraczających 150 tysięcy sztuk amunicji rocznie, łącznie z czymś, o czym nie mówi się za dużo w przestrzeni publicznej poza branżą i specjalistami, ładunkami miątającymi. To jest związane z produkcją nowoczesnych prochów i formowania z tych prochów ładunków, dzięki którym pocisk tak naprawdę opuszcza lufę artylerii. Ten plan do dnia dzisiejszego pozostał na papierze. Te zdolności, które uzyskaliśmy do tej pory, były wypracowane już jakiś czas temu. Potrzebujemy jako polski przemysł dwóch rzeczy. Po pierwsze pieniądze na inwestycje, ale to jest oczywiste. W celu przyspieszenia potrzebujemy też partnerów. Bo panie redaktorze, jedna rzecz. My posiadamy w Polsce zarówno w przemyśle kontrolowanym przez Skarb Państwa, jak i w różnych podmiotach prywatnych zdolności szczątkowe. Jeżeli zebrać by je do jednego systemu, do jednego biznesowego też środowiska, rzeczywiście ten obraz byłby zupełnie inny. Tylko powtarzam, decyzje. Panie prezesie, no nie jest tajemnicą, że chrapkę na udział w tym torcie, i to jest tort ogromny, bo światowy, związany z produkcją tejże amunicji, to ma nasz zachodni sąsiad i jego taki narodowy koncern zbrojeniowy. Oczywiście. Potencjalnych graczy spoza Polski jest tutaj więcej. Mieliśmy z nimi kontakty wielokrotnie. Z niektórymi z tych partnerów bardzo dobrze można współpracować. Współpracować, nie konkurować, ponieważ doskonale rozumieją, że dzięki temu w bardzo skończonym czasie możemy o wiele więcej razem, wspólnie. Oni też mają swoje kłopoty pod tym względem budowy tych nowych zdolności. Z innymi to po prostu jest niemożliwe z przyczyn różnych, czasami formalnych, czasami pod względem dosyć sztywnej woli, tak to nazwę. Jaki skutek może mieć ta dzisiejsza burza medialna, bo to też nie tylko medialna, bo były i obecny premier wymieniają się tweetami. Jak pan prezes patrzy z punktu widzenia jednak sukcesu tego programu? Ponieważ nie jestem politykiem, tylko biznesmenem, pomnę całe aspekty polityczne, one są bardzo ciekawe zresztą, ale liczę na to bardzo mocno, że będzie to coś w rodzaju kija w mrowisko, to znaczy ta dyskusja, która zanikała wręcz w ostatnich miesiącach wokół tematu, niech szybko rozgorzeje na nowo i przekształci się w decyzję, bo koncepty, jak mamy dojść szybko do znacznie większych, o rząd wielkości większych zdolności produkcyjnych tutaj u nas w kraju, w Polsce, są. One są i na stole, są też w trakcie omawiania, ale po stronie biznesowej. Tu partner musi być po stronie państwa. I mam nadzieję, że popchnie to sprawę do przodu. Bardzo serdecznie. Potrzebujemy jak ryba wodę. Przepraszam.
O, zaraz będziemy o rybach rozmawiać. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, ale teraz moim Państwa gościem był, za co serdecznie dziękuję, pan doktor inżynier Przemysław Kowalczuk, ekspert od przemysłu obronnego, były wiceprezes zakładów MESCO, to te zakłady, które, proszę Państwa, te pioruny, chlą chlubę polskiej zbrojeniówki produkowały, a pan prezes miał w tym swój walny udział. Bardzo serdecznie dziękuję. No właśnie, teraz pora na rozmowę o rybach. Cieszę się, że dwie ostatnie rozmowy przeprowadzam z najlepszymi możliwymi ekspertami. Jest w studiu pani poseł Małgorzata Golińska, były główny konserwator przyrody. Witam serdecznie, panie minister. No, ścięte ryby w Odrze są znowu. Jest sporo zabawy, bo pamiętamy, co się działo w tej warstwie ludycznej, czyli co wyprawiała opozycja ówczesna wtedy, czy media, porównywano do katastrofy w Czarnobylu. No to w ogóle już nieziemskie różne głupoty wtedy opowiadano. Ale od strony takiej fachowej, co się zadziało wtedy? Dlaczego w zeszłym roku, chociaż pogoda była, wypisz, wymaluj, taka sama, to się nie zdarzyło? Dlaczego się zdarzyło teraz i co można zrobić? Panie minister, to zacznijmy od roku 2022, bo ta złota alga była wtedy taką nowością, można powiedzieć. Chyba pierwszy raz w Polsce zdarzyła się taka katastrofa. Faktycznie rok 2022 to był ten czas, kiedy mierzyliśmy się z wyzwaniem, jakie stworzyła dla nas złota alga. Na początku nie wiedzieliśmy, kto jest naszym przeciwnikiem. Byliśmy oskarżani jako rząd, że zatruliśmy Odrę, że znaleziono tam rtęć, kadm, ołów i inne trujące substancje. Mówiono, że to wina Prawa i Sprawiedliwości. Potem, kiedy odkryliśmy, co jest przyczyną, poznaliśmy również tego przeciwnika poprzez badania prowadzone na całym świecie, bo okazało się, że złota alga nie jest ewenementem, że funkcjonuje od kilkudziesięciu lat w wodach różnych części świata i też do tej pory nikt sobie z nią nie poradził. My, pomimo tego, że te jakby wszelkie informacje nie były zbyt optymistyczne, podjęliśmy szereg działań, które miały nas przybliżyć do lepszej kontroli nad tym, co dzieje się w Odrze. I ten rok 2023 pokazał, że tą kontrolę można mieć. Dzięki czemu? Dzięki jakim działaniom? Dzięki, co się takiego stało w zeszłym roku, że ta złota alga nie błyszczała tak? Myślę, że była olbrzymia dyscyplina wszystkich osób, które były zaangażowane i pobierały próbki i badały, ale też kierownictwa kilku resortów. Dlatego, że my podejmowaliśmy decyzje praktycznie każdego dnia w tym newralgicznym czasie lata, żeby wodę albo rozcieńczać dodatkowymi zrzutami, wykonywały to Wody Polskie, albo na przykład powstrzymywać zrzuty tych wód pokopalnianych przez zakłady przemysłowe. I to było prawie że ręczne sterowanie, tak żeby nie doszło do sytuacji, że duża ilość algi, jakiś stres dodatkowy powoduje, że ona wyrzuca toksynę i dochodzi do śnięcia ryb. I tamten rok udało się w miarę bezboleśnie przejść. My zostawiliśmy obecnemu rządowi właściwie wszystko gotowe. Procedury, które stosuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ekspertów, którzy przeszli z nami całą tą ścieżkę rozpoznawania algi, uczenia się jej, bo kiedy my rozpoczynaliśmy działania w 2022 roku, jedna jedyna osoba w Polsce potrafiła w ogóle algę oznaczyć jako obecną w pobieranych próbkach. My przeszkoliliśmy szereg ludzi, którzy dzisiaj mogą liczne badania wykonywać. Również stworzyliśmy procedurę i procedurę monitorowania, i procedury reagowania i dla Głównego Inspektoratu, i zarządzania kryzysowego. Zaangażowaliśmy i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, i Państwową Straż Pożarną, i policję wtedy bardzo często również była zaangażowana. No i właśnie zakłady przemysłowe Wody Polskie. Wszyscy ci ludzie, wszyscy ci eksperci, fachowcy i praktycy zostali dzisiaj do dyspozycji nowego rządu ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem. To co się stało w tym roku? Zabrakło cierpliwości do takiej
koronkowej roboty? Myślę, że po prostu tak. Zlekceważono, że to ci wszyscy eksperci, to pisowcy i w ogóle... Co się stało w tym roku? Myślę, że trochę zabrakło tej cierpliwości, zabrakło dyscypliny, zabrakło też jednak paru osób w zespole, którym po prostu podziękowano, zwalniając je z różnych stanowisk. Na te miejsca przyszły osoby, które nie miały tego doświadczenia, nie miały tej wiedzy, no więc łatwiej jest wtedy o różnego rodzaju potknięcia. Ale druga rzecz, mam wrażenie, że nie ma też tak dużego zaparcia w dojściu do rozwiązania problemu, jest tylko maskowanie i PR-owe działanie. I to widzimy, no pani minister Hennig-Kloska na temacie, w tym temacie pojawiła się dopiero wczoraj, a o problemie mówi, słyszymy, że katastrofa jest pod kontrolą. Sierpnia. To takie trochę jak trabat z limuzyna. Wyłowiono z dość małego, paradoksalnie w porównaniu do całej Odry zbiornika. I też z jej wypowiedzi wychodzi bardzo dużo chaosu. Widać, że ona w tym nie siedzi, ona tego nie rozumie. Ona po prostu przetwarza informacje, które ktoś jej przekazuje, ona ją dalej też jakby przekazuje, ale kompletnie nie rozumie, o czym mówi. I to jest chyba clue, bo minister Anna Moskwa była od samego początku do samej głębi zaangażowana w ten proces. Ona była bardzo dobrze zorientowana w tym, co się dzieje i wiele decyzji było jakby szeroko omawianych i ostatecznie podejmowanych po dyskusji. Ale dzisiaj też zauważmy, że oni korzystają z naszych doświadczeń, czyli z zapisanych nie tylko procedur, ale również wykonanych przez nas eksperymentów. No właśnie, pani minister Hennig-Kloska w wiadrze tam dolała wody utlenionej, bo perchydrol to jest po prostu woda utleniona. No i w jednym wiadrze było tej algi więcej niż w tym, no, tylko trudno w wiadrze przeprowadzać eksperyment dotyczący dużej rzeki. Jak pani minister na to patrzy? My eksperyment z perchydrolem, z wodą utlenioną przeprowadzaliśmy również. On był opisany w 2023 roku przez ekspertów i faktycznie miał bardzo pozytywne pierwotnie skutki. To znaczy, że pokazał, że bardzo szybko wybija alga. Oczywiście poza algą również inne organizmy znajdujące się w wodzie. My to doświadczenie przeprowadzaliśmy w akwariach, ale po pewnym czasie widzieliśmy, że dopływ świeżej wody, w której może się znajdować złota alga, powodował, że ona wykorzystywała ten moment i z wielokrotnie większą intensywnością z powrotem się namnażała. Nie życzę tego dzisiaj pani minister. Wiem, że ten eksperyment, który przeprowadzano, był w zamkniętych śluzach. Natomiast i udało się im jakby uzyskać dokładnie ten sam efekt, który my uzyskaliśmy. Przy czym za naszych czasów to była katastrofa i porażka. Za dzisiejszych czasów jest to wielkie zwycięstwo i opanowanie ryzyk. No więc i myślę, że to też pokazuje, że dzisiaj oni pracują w zupełnie innych warunkach. Nie tylko dlatego, że mają narzędzia, mają procedury, mają ludzi, ale również dlatego, że mają dużo rozsądniejszą opozycję, która nie kamienuje ich za każdą rzecz, którą powiedzą i którą zrobią, tylko my bardzo rozsądnie podchodzimy, zdając sobie sprawę, że ten przeciwnik nie jest łatwym przeciwnikiem. A proszę sobie przypomnieć, co było w 2022 roku. Ale ja dzisiaj czytałem opinie hydrologów, którzy zaniepokojeni są tym pomysłem no, masowego stosowania tego perchydrolu, bo to po prostu może wyjałowić tę rzekę, bo no, oprócz złotej algi zabije wszystko, całą resztę. No to będziemy mieli piękną niebieską wodę, tylko kompletnie martwą. To był jeden z wniosków właśnie naszego eksperymentu opisany, że po pierwotnym sukcesie zastosowania perchydrolu jednak zwracano uwagę na to, że te ryzyka są dużo większe niż potencjalny sukces i zalecano, żeby ewentualne stosowanie perchydrolu było wyłącznie w zamkniętych zbiornikach bądź na przykład do obmywania statków czy jakichś obiektów, które miałyby na tej wodzie się znaleźć, a mogłyby przenieść złotą algę. No tutaj widać, że zaryzykowano na dużo większym obiekcie, w dużo większym stopniu zastosowanie tego perchydrolu. No i całą odpowiedzialność, jak rozumiem, bierze za tą decyzję obecna minister klimatu i środowiska. Nie wiem, czy zlekceważyła wnioski płynące z raportu fachowców, czy być może dzisiaj ma zupełnie innych doradców i oni radzą co innego, czy być może potrzebują tego chwilowego sukcesu, licząc na to, że za moment, jak się zmienią warunki pogodowe, a słyszymy, że ma więcej wody teraz jako opady się do tej odbyć,
Odry dojść. No więc być może zacznie im teraz pogoda bardziej sprzyjać. Ale więcej wody to jest takie hasło, które pamiętam sprzed 2 lat. Rozmowę no między innymi z panem ministrem Grubarczykiem, który mówił, że trwałe rozwiązanie problemu, trwałym rozwiązaniem jest po prostu spiętrzenie wody w Odrze, żeby tej wody było więcej. Jak pani minister? Myślę, że musimy jakby dwukierunkowo iść. Z jednej strony mocniej oczyścić rzekę, to znaczy zapobiec dalszemu jej zanieczyszczaniu poprzez dostarczanie biogenów i to jest bardzo dużo inwestycji w samorządowe oczyszczalnie ścieków i to jest zapisane. Myślę, że problemem są kopalnie. No, one na pewno wpływają na zasolenie i to jest bezdyskusyjne, ale my widzieliśmy bardzo duże ilości algi w miejscach, gdzie było bardzo niskie zasolenie. No więc to nie jest jedyna przyczyna. Dopływ biogenów miał jakby duży wpływ, więc to te wszystkie działania... Biogeny to są, wyjaśnijmy widzom, to są ścieki komunalne, jak rozumiem. Czy... Znaczy między innymi poprzez ścieki komunalne one są dostarczane właśnie, żeby... uniknąć tych dodatkowych ładunków zasolonej wody, my już w zeszłym roku poprzez KGHM rozpoczęliśmy proces przygotowywania całej instalacji odsalania tych wód, które miałyby trafiać do Odry. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Dzisiaj słyszę, że pani minister mówi, że znajdą genialny sposób budowania jakiegoś systemu odsalania. Myślę, że to jest po prostu kontynuacja naszej pracy. Natomiast druga kwestia oczywiście to jest dbanie o ten właściwy, wysoki poziom wody, czyli to, o czym mówił pan minister Grubarczyk. A dzisiaj doskonale wiemy, że dążenia obecnego rządu raczej idą w stronę tego, czego zawsze oczekiwały organizacje pozarządowe, czyli wszelkie działania związane z podwyższaniem poziomu wody, które między innymi miałyby służyć użeglowieniu Odry, ale też działaniom przeciwpowodziowym, no, mają być zaniechane. I to już są niebezpieczne informacje. Park Narodowy Dolnej Odry to jest dobry pomysł, zdaniem byłego głównego konserwatora przyrody, czy... Mam wrażenie, że ten park jest stworzony po to, żeby w statystykach ładnie wyszło, że po 20 kilku latach wreszcie ktoś stworzył nowy park, bo to na tym najbardziej zależy aktywistom. Nie sądzę, żeby ten teren dzisiaj był źle chroniony i wymagał takiej akurat najwyższej formy ochrony. Dwa, myślę, że też nie wszystko jest mówione Polakom, bo Park Narodowy wiąże się z ograniczeniami. Taka jest też jego rola, żeby obserwować procesy, a nie żeby on się tylko nazywał Parkiem Narodowym, a wszystko w środku toczyło się dokładnie tak samo, jak w każdym innym obszarze. Więc myślę, że ten park nie jest tworzony dla ochrony, tylko jest tworzony w interesie z jednej strony emocjonalnym różnych aktywistów, ale z drugiej strony jednak w interesie obcych państw, chociażby Niemiec, które dzięki temu zyskają gwarancję, że po stronie Polski wiele inwestycji gospodarczych po prostu nie będzie mogło być zrealizowanych, zwłaszcza tych inwestycji, które mogłyby zagrażać interesom Niemiec. No właśnie, ale jak to pogodzić, tę no, gospodarczą rolę rzeki jako środka transportu z tym, żeby ją chronić? No, Niemcy zdaje się, że jakoś sobie, znaczy na pewno nie unikają gospodarczego wykorzystania rzek. I to widać nawet na zdjęciach, które możemy porównać z zagospodarowania jednego i drugiego brzegu rzeki. Widzimy, jak tam są wdrożone różnego rodzaju inwestycje. My też jesteśmy zobowiązani w ramach porozumienia z Niemcami, że my takie rzeczy u siebie będziemy realizować, ale jak widać, porozumienie to jedno, realizacja tego porozumienia już jest dużo trudniejsza, bo między innymi właśnie nasi sąsiedzi rozpoczynają taką całą batalię medialną oskarżania Polski o to, że my chcemy zabetonować Odrę, że chcemy w jakiś sposób usunąć z niej naturalność, że chcemy zaszkodzić Odrze. Jednocześnie Kanał Gliwicki, to przypomnijmy, zbudowali Niemcy. To tak... Sami zapominają, jak wiele, może nie tyle mają za uszami, ale jak wiele innych działań niż to, co dzisiaj mówią, sami realizują. I tutaj bym oczekiwała od obecnego rządu więcej przytomności w ocenie tego, co słyszą, co widzą, a nie na ślepo wdrażania wszystkiego, co im ktoś przyniesie albo podrzuci na biurko, bo dotychczas działanie tego resortu trochę pokazują, że to jest działanie, kto pierwszy im coś podrzuci, oni nie weryfikują, być może nie mają wiedzy dostatecznej, żeby to weryfikować, a być może kierują się wyłącznie emocjami i nie łączą przyczyn i skutków i mogą prowadzić
dojść do wielu trudnych, co najmniej sytuacji, jeśli nie do katastrof naturalnych. Pani minister Małgorzata Golińska, obecnie poseł, były główny konserwator przyrody, była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, pani minister. Państwu dziękuję za uwagę. Już niedługo główny serwis informacyjny. Zostańcie państwo z telewizją Republika.